Widzicie, to już kolejny dom pozostawiony bez opieki. Widać, że już tutaj ktoś wszedł i większość rzeczy pewnie cennych już zginęło. Ale w naszych oczach eksploratorów jest jeszcze naprawdę bardzo dużo do pokazania. Dlatego też postanowiłem nagrać tutaj filmik. Tu mamy ładną beczuszkę. Na alkohole, oczywiście kieliszki są do tego, w komplecie. Dość nietypowy piecyk. Najprawdopodobniej gazowy. Novolux. Tutaj mamy toaletę. I różne pamiątki chyba, które pozostały po byłych właścicielach. A tutaj co? Wejście do piwnicy. A tu zerknijmy od razu. Niewiele zostało w piwnicy. Gigantyczny pojemnik na wodę. Poza tym nic specjalnego. Tutaj mamy wszystkie klucze, które zostały. Kuchnia, tutaj salon. Dobra, idziemy dalej. Łazienka. I wejście na stryszek. Adapter. Na strychu pozostały głównie książki, czy jakieś zapiski z wcześniejszych lat. Zabawki, już nieużywane od bardzo dawna. Idziemy dalej. Dziwne, że akurat w łazience zrobili wejście na stryszek. Na przedpokoju bardzo duża lodówka. Ubrania. A tutaj co? Chyba jedna z sypialni. Tak, zgadza się. Tutaj mamy sypialnię. Tutaj również mamy książki pozostawione przez lokatorów. A tutaj kilka obrazów. Postacie
religijne. Zegarki. Dobra. Idziemy do kolejnej sypialni. Tu troszeczkę chyba większa. Globus. Jezus. Ciuchy pozostały. I ostatni chyba już pokój. Bruce Lee. I jest też trochę kaset VHS dla dorosłych. Domek w sumie niewielki, ale byłem obok, więc myślę, że warto było tu zajrzeć. Troszkę przedmiotów zostało. Tutaj kolejny piecyk. Ten już chyba na opał. Tak, to jest na drewno. Tutaj mamy całe oprzyrządowanie potrzebne przy kominku. Bardzo ładne. Tutaj miedziany obrazek. Pozytywka. Tutaj już porozrzucał wszystko. Maszyna do szycia. Zobaczcie, że nadal jest w środku. A całe jej oprzyrządowanie jest tutaj. Lampa naftowa. Tutaj taki starszy już kask i całkiem ciekawy wieszak. A tu nie zauważyłem sprzętu jednego. Co to jest? Co to może być? Szczerze nie mam pojęcia. Tutaj coś. Kurtka jak z robót drogowych. Może ktoś pracował przy drodze.
figurka, chyba gipsowa. Najprawdopodobniej tak. Dobra. Pokazałem wam, ile mogłem. Domek jest dość mały, więc nie zajęło to zbyt wiele czasu. W tym miejscu będziemy się już żegnać. I widzimy się oczywiście w następny piątek. Także do zobaczenia.